Dzień dobry, we wtorkowe popołudnie, czy to już nawet wczesny wieczór. Jeszcze jest trochę ciepła letniego. A temat na dzisiaj, uwaga, uwaga. To jest temat na dzisiaj. Ta enigmatyczna liczba 51 oznacza, że po prostu od kilku godzin mam 51 subskrybentów. Jej! Nie, po prostu pomyślałem sobie, że na, z okazji 50 subskrybentów zrobię odcinek z pytaniami i odpowiedziami. Taki bardziej ogólny, nie na temat konkretnego odcinka, nie na temat konkretnej treści, tylko na temat mnie i ogólnie moich daily vlogów. Ale że nie mam nigdzie zebranych pytań tego typu, no to musimy zadowolić się rozpoczęciem zbierania pytań w tym odcinku. Także jeżeli masz jakieś pytania na temat właśnie moich daily vlogów, albo czym ja się tak dokładnie zajmuję, albo kim w ogóle jestem, to zachęcam do pytania właśnie w komentarzach pod tym odcinkiem. Jak pytania mi się spodobają, to odpowiem na nie w odcinku, gdy będę miał 75 subskrybentów, co powinno nastąpić mniej więcej za 2 miesiące przy obecnej dynamice mojego kanału. Co wbrew pozorom nie jest takim odległym czasem aż. Raptem tylko 60 kolejnych daily vlogów. Także jeżeli jesteś ciekaw, kim jestem, co robię, dlaczego to robię, albo cokolwiek, to zachęcam do pytania właśnie w komentarzach pod tym filmem. No właśnie, ale z racji tego, że nie mam jeszcze żadnych pytań ani odpowiedzi na dzisiaj, to postanowiłem zrobić małe podsumowanie moich daily vlogów. Do tej pory nagrałem 121 odcinków. Pierwszy odcinek nagrałem 1 maja 2022 roku. Opublikowałem 2 maja. Taką sobie przyjąłem rutynę, że nagrywam jednego dnia, publikuję następnego, po to, żeby mieć czas, żeby coś jakoś sklecić sensownie. Na moim vlogu treści są głównie ulokowane w Odmuchowie, tam gdzie mieszkam. Małe miasteczko, kilka tysięcy osób. Gmina kilkanaście tysięcy. No i tutaj właśnie przebywam przez większość czasu, więc wszystko się kręci właśnie wokół Odmuchowa. Czasami uda mi się gdzieś wyjechać, także tam też się pojawiają vlogi. Czasami przyjeżdżają do mnie jacyś goście, też staram się ich namówić na wystąpienie w daily vlogu. No i czasami też zapraszam jakąś osobę, tak jak ostatnio zaprosiłem Adriana, żeby powiedział coś więcej o tym, czym się zajmuję. Przejrzałem statystyki kanału na YouTube i wybrałem 3 najlepsze odcinki właśnie z serii Daily Vlog. I najlepszym odcinkiem jak do tej pory był odcinek pod tytułem Sandacz Odmuchów. To jest odcinek numer 71. W odcinku tym wybraliśmy się z Pawłem na przebieżkę i stwierdziliśmy, że zobaczymy nowo otwarty ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny Sandacz na jeziorze Odmuchowskim. Ośrodek ten no, istnieje tam już od wielu, wielu lat, chyba nawet od początków w zasadzie istnienia jeziora. Natomiast był trochę podupadły. No i właśnie Urząd Miejski rozpoczął jego remont. No i remont zakończył się i postanowiliśmy tam przebiec się i zobaczyć. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda właśnie Sandacz na Jeziorze Odmuchowskim, to zapraszam do tego wideo. No... Głównym tym, co nas zaskoczyło, to brak plaży, ale wynika to właśnie pewnie z charakterystyki tego, że ten ośrodek jest wewnątrz jeziora, nie jest nad jeziorem, więc pewnie plaży tam za bardzo nie ma jak zbudować, ale to w sumie polecam sobie przejrzeć ten materiał samemu i ocenić, co się da jeszcze z tym zrobić ewentualnie w przyszłości. Drugi z najpopularniejszych materiałów to materiał o mieście Paczków. Paczków leży około 12 km od Odmuchowa. Byłem tam już wiele razy, ale nigdy tak naprawdę nie spacerowałem po Paczkowie. Zawsze coś po prostu tam załatwiałem. Tym razem miałem okazję właśnie się przespacerować i jakoś tak przypadkiem wyszło mi, żeby się przejść wzdłuż zewnętrznej strony murów. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że centrum Paczkowa jest prawie całe zabudowane murami z każdej strony. Także, jeżeli ktoś jest fanem takich konstrukcji właśnie, nie wiem, średniowiecznych, czy starszych, czy troszkę młodszych, w sumie nie znam się w tym zupełnie. Natomiast konstrukcji typu mury, baszty, wieżyczki, to
Paczków może być całkiem niezłą gratką, właśnie żeby sobie go obejść dookoła. Spacer tak na kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Z tego co wiem, to jeszcze można chyba też wejść na wieżę w ratuszu paczkowskim na rynku. Tam akurat nie dotarłem, ale myślę, że warto sprawdzić, jak już ktoś będzie tam, czy faktycznie można tam wejść i zobaczyć panoramę miasta od środka. Także Paczków zdecydowanie polecam, jak ktoś jest tu w okolicach, żeby sobie zobaczyć. No i trzeci z moich najlepszych daily vlogów to Centrum Przesiadkowe w Otmuchowie. I materiał nagrywany wspólnie z Pawłem Szymczakiem. No i idea tego materiału była taka, że poszliśmy sobie pobiegać. I akurat przebiegaliśmy właśnie przez nowo otwarte Centrum Przesiadkowe. I stwierdziliśmy, że może w sumie przyjrzymy się, co tam się dzieje ciekawego. No i jak już zaczęli się przyglądać, to okazało się, że może faktycznie warto coś więcej o tym powiedzieć. Bo poczuliśmy się troszkę rozczarowani. Może nie tyle jakością wykonania tego centrum, tylko tym na przykład, że już było otwarte, a jeszcze nie było żadnych tabliczek informacyjnych z rozkładami jazdy. Teraz te tabliczki są. Są trzy perony i na każdym peronie jest tabliczka jednego konkretnego przewoźnika, których właśnie jest w Otmuchowie trzech. Natomiast pytania wciąż pozostały otwarte. Czy naprawdę potrzebowaliśmy tego centrum przesiadkowego i czy tych pieniędzy nie dałoby się jednak przenieść bardziej w stronę zwiększenia dostępności środków transportu, a nie stricte budynku, który ma te środki transportu obsługiwać. No i tam właśnie żeśmy rzucili kilka takich pytań i no liczymy, że temat będzie dalej się jakoś rozwijał i że powstanie jakaś większa dyskusja tutaj lokalnie, regionalnie w tym kierunku. Chociaż z tego co się orientuję, to chyba jednak takie centrum przesiadkowe jest częścią jakiegoś większego przedsięwzięcia na skali już powiatu, czy tam co najmniej kilku współpracujących ze sobą gmin. Więc być może nie było też opcji, żeby gmina sama mogła te pieniądze jakoś wydać w jakiś inny sposób. Natomiast wciąż właśnie pytania zostają otwarte. Czy naprawdę potrzebujemy centrum, skoro nie mamy autobusów w niedzielę na przykład? Także jak widać, na moich daily vlogach najpopularniejsze tematy to właśnie wszystko związane z Otmuchowem i okolicą, czyli Sandacz, Paczków, Centrum Przesiadkowe. Jeżeli w przyszłości będę gdzieś dalej się poruszał bądź robił coś bardziej ciekawego, no, pewnie coś takiego się trafi, to też na pewno będzie się pojawiać na vlogu. Także no, zobaczę, co przyniesie przyszłość. W każdym razie przypominam, pod tym wideo zadajemy pytania, a gdzieś za 2 miesiące, jak dobiję do 75 subskrybentów, to zrobię sesję odpowiedzi. Pytania, no odpowiem na powiedzmy prawie wszystko, czyli nie będę odpowiadał na wszystko, tylko wybiorę jakieś takie najbardziej sensowne, ale myślę, że patrząc po obecnych komentarzach do tej pory, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Także myślę, że na dzisiaj to już koniec. To jestem ja i cieszę się z każdej z tych 51 subskrypcji. Dziękuję bardzo za te 51 subskrypcji i mam nadzieję, że moje przyszłe materiały będą się podobać co najmniej tak dobrze jak do tej pory. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału, za obejrzenie wszystkich wcześniejszych materiałów i zapraszam na następne. Hej!